Dolnośląska, Liga Młodziczek, Liga Szósta, pierwszy cykl tych rozgrywek w Wałbrzychu, turniej, trzy zespoły dzisiaj, Chełmiec 2 Wałbrzych, Most Wrocław i Polonia 2 Świdnica. Na początek pojedynek Chełmca z Mosy Wrocław, Chełmiec po dwóch poprzednich meczach, 2 zwycięstwa, 2 razy 2-0, drużyna z Wrocławia jedno spotkanie zwyciężyła, jedno przegrała. Na ten moment w bilans setach to 2-2. Później zobaczymy jeszcze mecz Mosu Wrocław z Polonią, 2 Świdnica i Chełmca z Polonią. Także dzisiaj trochę tej młodzieżowej siatkówki na antenie po wczorajszych zmaganiach młodych piłkarzy. Mieliśmy okazję oglądać mecz czwartej ligi. W międzyczasie transmisja bez komentarza, sam obraz z komentarzem spikerskim Damiana Zienkowskiego z ćwierćfinału Mistrzostw Polski w futbolu amerykańskim. No i na sam koniec derby o godzinie 18 rozpoczęliśmy transmisję z meczu Bielawianki Bielawa z Chełmcem Wałbrzych w drugiej ligie mężczyzny. Także dużo emocji na boiskach. Mieliśmy okazję wczoraj Państwu zaprezentować. Nie zawsze to tak uda się ładnie zgrać czasowo, więc należało cieszyć się z tego również i my cieszyliśmy się, że mogliśmy aż tyle tych różnych relacji zaprezentować. Natomiast dzisiaj trzy mecze Dolnośląskiej Ligi Młodziczek. To z rozgrywki, które drugi sezon już funkcjonują. Tutaj w Wałbrzychu ma dwie drużyny w rozgrywkach piątej lidze. Gra drużyna pierwsza Chełmca, druga w tej szóstej. To najmłodsze kategorie wiekowe, jeżeli chodzi o rozgrywki w pełnowymiarowym boisku. Gramy do 2 wygranych setów, oczywiście do 25 plus ten trzeci dodatkowy do 15. No, gramy 4 cykle, jest 6 lig, pierwsza liga plus 2 najlepsze drużyny z tej drugiej ligi grają w turnieju finałowym. Dla reszty zespołów to będzie koniec rozgrywek, natomiast niezależnie od tego, jak to się będzie toczyć, tych cykli jest 4, więc 4 razy można w ciągu jednego sezonu awansować wyżej. Grając w lidze szóstej, Chełmiec no, uczy się tej siatkówki na tym poziomie rozgrywkowym, ale z drugiej strony ta siatkówka pozwala, ta gra na tym poziomie rozgrywkowym z zespołami z różnych miast pozwala również na to, by zbierać doświadczenie. To są te najmłodsze zawodniczki, które tu przecież jeszcze niedawno grały w mini siatkówce, teraz zbierają szlify już na pełnowymiarowym boisku. No i zaraz zobaczymy, jak sobie będą radzić zawodniczki obu zespołów. Chełmiec wydaje się być tutaj drużyną, która jest faworytem. Jednak aut i punkt dla Mosy Wrocław. Pierwszy punkt w tym meczu i w dniu dzisiejszym. Ciekawy jestem tych występów. Zawsze najfajniejsza zabawa na boisku to jest wśród młodzieży. Później, gdy do wieku dochodzą jeszcze, wiadomo, już te rozumienie wyników gry, nerwy, stres, dochodzi dużo jeszcze innych czynników, myślenie o zrobieniu kariery. Ta siatkówka i sport w ogóle może się okazać czymś trudniejszym. Teraz się bawimy, teraz dobrze, to wszystko jest zakrzewić się w tych młodych adeptach sportu, w tym przypadku akurat siatkówki, by ta zabawa towarzyszyła drużynie do samego końca. Wtedy też się zawsze lepiej o wynik sportowy. Na razie 2-1 dla Chełmca. Ten pierwszy set, za chwilę kolejna akcja i ten atak ze środka daje trzeci punkt Chełmcowi, który już obejmuje dwupunktowe prowadzenie. Głośno na trybunach i to jest charakterystyczne dla siatkówki Wałbrzychu. Niezależnie od tego, czy grają panowie, czy grają panie, czy to są rozgrywki młodzieżowe, czy to są rozgrywki seniorskie, na hali jest zawsze głośno i zawsze duża grupa kibiców po prostu na tych meczach angażuje się w funkcjonowanie klubu. To sprawia, że tak naprawdę wszyscy siatkówkę bardzo kochamy i chcemy uczestniczyć w takich zawodach. Choćby nawet takich właśnie jak ten dzisiejszych, tych najmłodszych zawodniczek, które
No, tu cały czas z uśmiechem, cały czas przeżywają każdą dobrą piłkę, ale też i te złe smucą się po tych nieudanych zagraniach. Jakże mocno cieszą, gdy uda się stworzyć akcję, po której drużyna zdobywa punkt. Teraz aut. Jest drugi punkt dla MOS Wrocław. No i ta drużyna zacznie swoją kolejną akcję zagrywką. Mieczysław Stromecki spokojnie obserwuje to, co dzieje się na boisku, bije brawo, zdaje sobie sprawę z tego, na co stać jego zespół, jest zadowolony z postępów, jakie jego zawodniczki czynią z każdym kolejnym tygodniem. Ta umiejętność wykorzystywania tych cech, które trener próbuje na boisku wpoić podczas zajęć treningowych, no jest bardzo widoczna i coraz bardziej też jego podopieczni potrafią wykorzystywać te walory siatkarskie, ale przy okazji tutaj, tak jak cały czas wspominam, jest dobra zabawa i owszem, jakieś nastawienie na wynik też, bo to sprawia frajdę, niemniej jednak nie jest to priorytet, co oznacza, że dobrze wszyscy się bawią. Mamy przerwę dla trenera MOS Wrocław, no i za chwilę cała ta rywalizacja wróci na boisku po tym, jak obaj trenerzy porozmawiają sobie z zawodniczkami. 8-2, pierwszy set tego meczu. Zobaczymy więc, czy ta przerwa sprawi, że tutaj kolejna zagrywka będzie mniej udana, czy może raczej odwrotnie. Cały czas ta radość z gry pozwoli drużynie miało okazję tu też po prostu później zobaczyć się z odtworzenia tych transmisji. Jest punkt dla MOS Wolej Wrocław. Warto też pamiętać o tym, że dla tych młodych zawodników, zawodniczek to zawsze przeżycie. Każdy występ, każdy turniej, doping jak najbardziej wskazany i to pomaga. Krytyka też jest przez nich różnie odbierana. Zapraszamy Państwa na niebawem premierę nowego cyklu nagrań, rozmów z ekspertami na tematy psychologii sportu wspólnie z panią psycholog Justyną Oleksy, byłą sportowiec, medalistką, rekordzistką Mistrzostw Polski, ale i nie tylko. Będziemy rozmawiać na temat właśnie mentalu w sporcie i w życiu, zachowaniach zawodniczek, trenerów, rodziców, na tym, jak budować swoją przygodę ze sportem podczas różnego rodzaju sytuacji i co jest tak naprawdę mentalem w życiu każdego z nas, tym mentalem, psychologicznym podejściem do sportu i życia. Premierowy odcinek, w którym nieco wyjaśnimy na temat znaczenia słowa mental w życiu już 30 października. W poniedziałek następne będą zapowiadane zgodnie z tworzoną na najbliższy miesiąc ramówką. Kanał sportowy Wałbrzych na YouTubie. Poza kadrem taka rozmowa z sędziego, z zawodniczką, który tłumaczy niuanse, detale zachowania. Właśnie to też jest kwestia mentalu i pewnego rozumienia samego siebie podczas tych sytuacji trudnych. Tym bardziej myślę, tutaj pani Justyna Oleksy będzie w stanie wraz z naszymi gośćmi, których będziemy zapraszać do poszczególnych odcinków, wytłumaczyć właśnie takie, a nie inne sytuacje. Na razie póki co mamy tutaj fragment meczu, w którym MOS Wrocław trochę zbliżył się do Chełmca i teraz to już tylko 4 punkty straty. A Chełmiec próbuje grać spokojnie, rozgrywając piłkę w sposób rzetelny, by nie tracić za dużo siły. Ta energia oczywiście też jest bardzo ważna.
dwa mecze to jednak zawsze dużo większe obciążenie niż tylko jedno spotkanie ligowe, tak jak grają starsze zawodniczki. No teraz 11 punkt dla Chełmca. Zapraszamy również na kolejne programy, które już są nadawane od sierpnia. To piłkarski program Magazyn Sportowy Przed Kolejką. Omawiamy tam rozgrywki piłkarskie od czwartej ligi w dół, skupiając się w dużej mierze na zespołach z naszego regionu. Ale także już cztery odcinki mamy za sobą programu, który nazywa się Z innych aren, i tam o wszystkich innych dyscyplinach. Dużo o siatkówce, dużo koszykówce, dużo o innych wydarzeniach, choćby mistrzostwach w szachach, tenisie stołowym, lekkoatletyce, o futbolu amerykańskim, o choćby karate, kyokushin i zawodach, które się odbywały niedawno we Wrocławiu, czy tu w Wałbrzychu taekwondo. Niedługo mistrzostwa Polski w taekwondo, mistrzostwa Europy, przepraszam, w taekwondo. Będą nasi zawodnicy startować właśnie w tych rozgrywkach. Także teraz za nami mistrzostwa Polski w boksie olimpijskim. Dużo zawodników z naszego regionu walczyło, zdobywało medale, więc o tym też będziemy rozmawiać na pewno w najbliższym odcinku. Piątek, godzina 18. Spore zmianki o tym, co teraz oglądamy na boisku, więc jeśli chcecie Państwo posłuchać podsumowania rozmów na temat tego, co się dzieje wespół z Bartkiem Nowakiem i Pawłem Szpurem, serdecznie zapraszamy w piątek godzina 18 z innych aren, czwartek godzina 20 przed kolejką, a 30 października będzie premierowy odcinek poniedziałkowy Mental i to będzie z Justyną Oleks oraz gośćmi, którzy będą do nas przyjeżdżać. Wracamy również z programem Piłkarska Środa, to oczywiście już niebawem o piłce nożnej i tym, co wokół tej dyscypliny, ale też szykujemy kilka niespodzianek dla Państwa związanych z wiadomościami sportowymi, coś w rodzaju fleszowych przebłysków informacyjnych, codziennych publikacji, to też już niebawem, najprawdopodobniej od początku listopada. 15 do 6, kolejna przerwa techniczna, prowadzi Chełmiec Wałbrzych. Zastanawiam się, czy uda się utrzymać skuteczność na zagrywce tej drużynie. W tej pierwszej partii robią siatkarki trenera Stromeckiego tutaj bardzo dobrą pracę. Udaje się im dzięki czemu punktować spokojnie, przygotowywać do kolejnych akcji. Drużyna z Wrocławia ma trochę więcej problemów na przyjęciu w pewnej części tego seta. To sprawia, że ta przewaga rośnie. Teraz już do 10 punktów. No i kolejna zagrywka. Kolejny raz Chełmiec będzie szukał punktów. Trener Stramecki też pewnie za niedługo pozwoli pograć zawodniczkom z kwadratu rezerwowych. A tu na razie póki co ta piłka wróciła na drugą stronę, choć już spadła poza linią boczną i 7 punkt dla MOS Wrocław. Widzę też tutaj już na trybunach też Państwo w dole ekranu zawodniczki Polonii i Świdnica, które przyjechały tutaj do Wałbrzycha i szykują się już do kolejnego spotkania. Ten mecz rozegrają około pół godziny po zakończeniu rywalizacji w tym starciu i ich pierwszym przeciwnikiem dnia dzisiejszego będzie właśnie MOS Wrocław. 17 do 7. Dobra zagrywka, piłka spada w boisko, jest 18 punkt. Dobrze sobie radzą Wałbrzyszanki w tym meczu. Widać, że ta zagrywka bardzo im dzisiaj pasuje. Jest to w jakimś sensie też bardzo dobry prognoz, symptom do tego, żeby mieć nadzieję, że w tych kolejnych etapach rozwoju również i ten element gry będzie
no, wyróżniał się na tle innych zawodniczek, trenerów, że w Wałbrzychu duży nacisk składał właśnie na ten element gry, co oznacza, że po prostu dają sobie radę w takich meczach jak ten dzisiejszy. Będzie zmiana, tak jak wspominałem, zawodniczki, które obserwowały do tej pory grę w kwadracie rezerwowych, teraz wejdą na plac gry. Trener też pokazuje, w jaki sposób ta zmiana może zostać przeprowadzona. Machel więc gra swoje, 19 do 7, 6 punktów brakuje w wałbrzyskiej drużynie do tego, by za chwilę już być po wygranej partii numer 1. Lepsze troszeczkę przyjęcie, chociaż mimo wszystko z problemami ta piłka wraca na stronę wałbrzyską. Oddana za darmo, ale to też taki element bardzo często spotykany właśnie w rozgrywkach, szczególnie w tych kategoriach młodziczek. One, zawodniczki, no przede wszystkim muszą te skupić się na tym, by nie popełnić błędu czterech odbić, jeżeli nie uda się tego rozegrać w sposób taki z biciem z góry. No, ich zadaniem jest przede wszystkim oddać piłkę na drugą stronę po to, by ponownie spróbować ustawić się w obronie, odebrać piłkę i zagrać kolejną akcję w kontrze, w ataku. Co oznacza, że też to jest jakiś schemat nie tylko taktyczny, ale i odpowiedzialny za grę. To na razie widać bardzo dobrze. 22 do 7, Chełmiec wygrywa w tym secie na ten moment. Chyba już można to śmiało powiedzieć pewnie i zdecydowanie. Pytanie, czy uda się tu dokończyć z bilansem punktowym do 7. Na razie 23 punkt dla Chełmca. No i trener Mieczysław Stramecki woła kolejne zawodniczki, którym pozwoli zagrać. Pokazuje też, jak ta zmiana ma wyglądać. Pilnuje, by to przebiegało zgodnie z zasadami. Też i tutaj sędzia zwraca na to uwagę. To nie są zmiany w locie, to trzeba przygotować odpowiednio. Kolejna zagrywka, dwa punkty do końca seta. I kolejna z serwisowym. Piłka setowa, za chwilę może się to skończyć. I przeniesiemy się po krótkiej przerwie do seta numer 2. Też zagrywka dobra, piłka wraca. Jeszcze raz Chełmiec tutaj próbuje zdobyć punkt. Tak w ten sposób 25 do 7. Pierwszy set wygrany przez Chełmca. My usłyszymy się za krótką chwilę.
drugi set przed nami. Pierwszy wygrany przez zespół z Wałbrzycha do 25-7. Teraz za chwilkę zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądać w kolejnej odsłonie. Dużo tutaj z zagrywką zrobiła dobrego drużyna wałbrzychska. Teraz tutaj pokazują. Trenerzy, sędziowie, jak zespół się powinien ustawić, by nie było błędu ustawienia. No, w tych młodzieżowych rozgrywkach to jest to właśnie pieczołowicie sprawdzane, pilnowane. Tutaj nie ma też takiego ciśnienia, by w jakimkolwiek sposób... No, mimo wszystko karać zawodników, zawodniczki za takie zachowanie. Bardziej się to tłumaczy. Kolejny set przed nami, pierwszego spotkania. Młodziczki tu w pierwszej partii już mieliśmy okazję oglądać. Kilka takich całkiem ciekawych prób, czy to z zagrywką, czy... Czekamy na zgodę sędziego, by rozpocząć grę. Możemy już zacząć grę. Teraz dobra zagrywka, udało się zdobyć punkt. Kolejna już nieco mniej udana. Mocna, dobrze zagrana w punkt. Szansa na to, by jednak pograć piłką trochę dłużej. Całkiem ładna akcja, długa wymiana. I próba zagrania piłki po przekątnej w kierunku narożnika boiska. Ta spadła trochę za daleko. Punkt dla Wrocław. Cały czas też słyszymy. Głośno dopingują swój zespół. Teraz też kolejny błąd. W pierwszym secie błędów po stronie Chemca, jeśli chodzi o zagrywkę, było mało. Jeszcze jedno takie zagranie, dość dobrze też przyjęte. Piłka zagrana na drugą stronę, spada już w boisko. Pas serwisowy daje już punkt numer 4. Dobrze. I jeszcze jedno dobre zagranie i kolejny raz kończy się to dość szybko, no ale też
można było oczekiwać różnego rodzaju problemów. Młody zespół z Wrocławia bardzo optymistycznie podchodzi do każdej udanej piłki, jednocześnie też nauczy się tej siatkówki, więc trudno tutaj wymagać, oczekiwać tylko tych najlepszych zagrań. Trener też, widzę, bardzo spokojnie podchodzi do tego, co dzieje się na boisku, zwraca uwagę, podpowiada, ale niespecjalnie reaguje nerwowością, złością. To też bardzo pozytywna reakcja, bo takie zachowanie wzmacnia zespół. Nawet przy błędach, nawet jeśli nie jest zadowolony z tego, co obserwuje, to zawsze lepiej podpowiadać, lepiej pozytywnie nastrajać drużynę niż w tym przypadku krzyczeć. I jeszcze raz na drugą stronę. No teraz tutaj już trochę trudniejsze zagranie, trzeba piłkę przebić w bezpieczny sposób, by można było kontynuować grę. Bardzo ładna akcja, Mos Wrocław zdobywa punkt numer 4. No i jeszcze raz trudniejsza zagrywka, ta piłka spada pod siatkę, daje to 9 punkt. Kibice ponownie domagają się hasa. No zobaczymy, teraz kolejna piłka trudniejsza, dobrze sobie radzą, bo wszelki w tym elemencie gry cały czas punktując tutaj bardzo pewnie właśnie zagrywką. Nieco lepiej teraz to wyglądało. Piłka oddana na drugą stronę, szansa na kontrę. No i ten atak poprzekątny już dużo trudniejszy. Nie udało się tego Wrocławiankom obronić. 11 punkt. Chełmiec prowadzi w tej chwili już bardzo zdecydowanie, aż 7 punktami, co pozwala tutaj sądzić, że ta druga partia będzie wyglądać bardzo podobnie jak set numer 1. Wracamy już na zagrywkę. Chełmiec cały czas ma inicjatywę. Ładna akcja, ładna teraz tutaj piłka zagrana przez Wrocławianki. No i proszę, zdobywają punkty tutaj umiejętnie, wykorzystując wskazówki trenera. Też cieszą się z tego punktu, nie ma co ukrywać. Bardzo mądry sposób poprowadzona akcja i od razu też zdecydowanie lepiej to się skończyło. Dla Chełmca, 12. Przewaga urosła w tej chwili do 7 punktów. Możemy grać dalej.
przewagi 13 do 5. Wczoraj tak przeglądając multimedia, w social mediach dużo było informacji o wynikach drużyn seniorskich. W drugiej lidze, to już mówiłem, przegrali panowie 0-3 w setach z Bielawianką Bielawa, ale 3-0 wygrała drużyna Chemca Wodociągi Wałbrzych na wyjeździe, grając z ekipą Sary Żory. No i tam od razu widzę, bardzo często jest przypominana dygresja, którą miałem okazję wykorzystać, gdy jednego razu Wałbrzyszanki jechały bardzo długo na mecz, bo ponad 4,5 godziny, a cały mecz przegrały w 45 minut. To było wtedy niesamowite zaskoczenie i też chyba nikt wtedy nie przypuszczał, że w ogóle tak mogłoby się tamto spotkanie potoczyć. Natomiast minęło kilka lat, a każdorazowo, gdy mamy podobną atrakcję, tylko że w drugą stronę, ktoś w klubie, oczywiście pozdrawiam panie Joannę i Krystynę, zwraca na to szczególną uwagę, by w taki oto sposób tytułować posty wiadomości. No i tutaj znowu był komunikat, bardzo sympatycznie napisany. 4,5 godziny jechały, godzinę 15 minut grały. Pozdrawiam autora posta. Nie odbieram tego automatycznie, oczywiście bezpośrednio i personalnie do siebie, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że rozpocząłem to właśnie swoim tekstem, ten sposób tytułując go, gdy to dotyczyło wałbrzyskiej drużyny, która wtedy tak dotkliwie przegrała. W każdym razie to zwycięstwo dało Wałbrzyszankom komplet punktów i już w sobotę najbliższą 28. października, tutaj o godzinie 15 będą rywalizować z drużyną Polonii Łaziska Górne. Też zapraszamy na to spotkanie. Na pewno będzie się sporo działo. Jest kolejny punkt dla Moz Wrocław. W niedługiej przyszłości oczywiście też tu będzie tych meczów siatkarskich nieco więcej. Zespół Chemca rywalizuje także w trzeciej lidze, juniorska ekipa. Która gra na Dolnym Śląsku, nie tylko w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorek, ale także gra w pierwszej lidze dolnośląskiej, która też de facto jest nazywana przez wszystkich trzecią ligą siatkówki. To oznacza, że tutaj te szlify zbierane są na dwóch frontach, seniorskim i juniorskim, bo klasyfikacja juniorek jest też prowadzona, tylko oczywiście osobno, uwzględnieniem tylko drużyn juniorskich, a oczywiście też tam dodatkowo liczone są punkty trzeciej lidze seniorskiej. No i tu też można śmiało powiedzieć, drużyna z Wałbrzycha radzi sobie naprawdę przyzwoicie albo i dobrze, wszystko zależy od przeciwnika. Tu mieliśmy okazję oglądać dość łatwy pojedynek z Wolej Głogów, wygrana w Oławie 3-0, bardzo dramatycznych warunkach, wręcz przegrany mecz z SPS-em Wrocław 2-3. Kolejny as, świetna gra. Wolej to dyscyplina, którą wszyscy bardzo lubimy.
akcja. Dobrze przygotowana. Moc Wrocław na razie nie stara się odrabiać straty. Dobra piłka, 18 punkt dla Chemca. I jeszcze raz as serwisowy. Kończy się nam ta rywalizacja w secie. Drugim na ten moment wydaje się już chyba losy tego spotkania przesądzone. Do tej magicznej liczby 20 punktów, od tego momentu zazwyczaj w siatkówce odlicza się już punkty. Wstecz to sprawia, że ta końcówka seta zbliża się nam już bardzo nieubłaganie. W tym przypadku brakuje Chełcowi 4 punktów do zakończenia rywalizacji. Moc Wrocław stara się tutaj jeszcze zdobyć kilka punktów, by obronić się przed szybkim zakończeniem tego spotkania, no ale na razie to też nie jest takie proste, bo widzimy, ile w to trzeba włożyć jeszcze wysiłku, energii. Dziesięć punktów przewagi, kolejna piłka w górze, po taśmie, ale wciąż gramy tutaj dalej i teraz jest 12 punkt dla Moc Wrocław. Teraz też dobra zagrywka, piłka po taśmie sprawiła trochę problemów z przyjęciem, ale nie sprawia to problemów ze zdobyciem punktów. Chełmiec w tym momencie prowadzi 10, 3 punkty do końca meczu. Po tym meczu nastąpi około półgodzinna przerwa. Zostawiamy aktywny link do tej transmisji. Oczywiście w tym czasie nie będziemy nadawać, wrócimy z nadawaniem sygnału tu chwilę przed rozpoczęciem drugiego spotkania, także proszę się nie niepokoić. W momencie, gdy będzie na kanale YouTube pokazany komunikat transmisja przerwana, będzie też plansza informująca, że trwa przerwa w transmisji. To oznacza, że w danym momencie na hali nie odbywa się żadne spotkanie, że po prostu jest przerwa pomiędzy jednym a drugim meczem i po prostu wracamy z sygnałem na antenę w momencie, gdy siatkarki ponownie wybiegną na parkiet i będą rozpoczynać rywalizację w tym następnym już meczu pomiędzy Moc Wrocław a Polonia 2 Świdnica.
teraz na razie cały czas jeszcze kończy się ta rywalizacja w secie numer 2. Niezła ta końcówka w wydaniu wrocławianek, zdecydowanie odważniej grają, chociaż punkt 23 dla Chemca pokazuje, że no jest, są coraz bliżej zakończenia tego spotkania. Pierwszego seta wygrały Wałbrzyszanki do 7. W tym drugim Los Wrocław zdobył już punktów 13. Bardzo też jest tutaj mocno dopingowany przez rodziców, własnych kibiców, trenera. No i punkty, które tu Los zdobył. Pokazują, że też mogą seryjnie zdobywać punkty, kwestia odpowiedniej piłki, odpowiedniej zagrywki. Teraz kolejny po szczęśliwym przyjęciu. Ta piłka wróciła na stronę Chemca, ale wystarczyło to, wystarczająco dobrze się to skończyło dla Los Wrocław i punkt 14 już na ich konto powędrował. Lepsza zagrywka, od razu też 15 na koncie. Rozkręcają nam się tutaj dziewczęta z Wrocławia. Dwóch punktów Chemcowi brakuje do zakończenia tego meczu. A tutaj 16 na koncie. No z Wrocław. Teraz pytanie, czy będzie 17? Ładnie się bronią wrocławianki, starają się być tutaj czujne, nie popełniać błędów. Na razie radzą sobie bardzo dobrze i to widać się też od razu na tablicy wyników. Ale i Chełmiec nie rezygnuje, by ten mecz zakończył się w dwóch setach. Jest 24 punkt. Piłka meczowa. Przyjęcie, bardzo ładnie to wyglądało. Gorzej troszkę potoczyła się dalsza część tej akcji. 25 do 7, 25 do 16. I dopisujemy Chemcowi w tej chwili kolejne dwa punkty. Czyli ma ich już na koncie 6. 6-0 w setach. Drużyna Los Wrocław w tej chwili punktów 4 i 2 do 4 w setach po tym meczu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Tak jak wspominałem wcześniej, wracamy do Was w tym elemencie po przerwie, która tutaj za chwilę będzie obowiązywać. Myślę, że też warto być cały czas czujnym. Przerwa w transmisji, nie będziemy nadawać sygnału w tej przerwie, więc też proszę nie martwić się tym, że ten komunikat, brak sygnału, brak przerwa w transmisji, to koniec transmisji, ona potrwa trochę, więc tej przerwy chcemy uniknąć niepotrzebnego nadawania sygnału i zużywania no, choćby sprzętu, więc tutaj po prostu półgodzinna przerwa, potem wracamy do Was z kolejnym meczem. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Polonia Świdnica z Wrocław. Drugi mecz tegoż turnieju rozgrywanego w ramach Ligi Dolnośląskiej Ligi Młodziczek. Liga szósta, cykl pierwszy. Pierwszy mecz, który już za nami, to zwycięstwo Chełmca 2 Wałbrzych z MOS Wrocław 2-0 w setach do 7-16. Teraz MOS Wrocław rozgrywać będzie swoje drugie spotkanie. Za to Polonia 2 Świdnica pierwszy. Dotychczas w wcześniej rozegranych spotkaniach po dwa mecze wszystkie zespoły zagrały. Na pierwszym miejscu Chełmiec 2 Wałbrzych, na drugim Polonia 2 Świdnica. Nie uwzględniając dzisiejszego dnia, to były dwa zwycięstwa, 4-0 w setach obie drużyny. Później miejsce trzecie zajmowała drużyna Sobieskiego Oława z trzema punktami, jednym meczem wygranym, jedną porażką. MOS Wrocław miał również trzy punkty i jedną wygraną i jedną porażkę. Dwa razy przegrywały swoje spotkania Wataha 2 Lubin i Lew Legnica, odpowiednio kończąc rywalizację po drugim meczu w setach 1-4-0-4. Także teraz trochę się to zmieni z racji tego, że MOS Wrocław już ma dodatkowy punkt i bilans setowy 2-4 po meczu dzisiejszego poranka. Drużyna Chełmca 6 punktów na koncie, 3 zwycięstwa i bilans setowy 6-0. To oczywiście uwzględniając ten dzisiejszy mecz, który rozpoczął zmagania tej serii spotkań, który już za nami, czyli mecz Chełmca 2 Wałbrzych MOS Wrocław. Za chwilę Polonia 2 Świdnica. Biało-zielone koszulki, czarne spodenki zespół MOS Wrocław, granatowe koszulki z białymi rękawkami, czerwonymi wstawkami, i to zespół z Wrocławia rozpocznie rywalizację w tym meczu. Piłka w siatce, pierwszy punkt dla Świdnicy. Odpowiedź również w siatkę. 1-1. MOS Wrocław dobrze grał w tym meczu z wałbrzyską drużyną w secie numer 2. Zdobył łącznie 16 punktów. To był naprawdę całkiem dobry mecz w wydaniu tego zespołu. Oczywiście tu trzeba patrzeć proporcjonalnie do możliwości i umiejętności. Drugi punkt dla Świdnicy. Zapowiada nam się tutaj jednak bardzo ciekawe spotkanie trzecie pomiędzy Świdnicą a zespołem z Wałbrzycha. Już nie tylko ze względu na fakt, że tu oba zespoły dotychczas mają komplet zwycięstw, ale także dlatego, że jeden i drugi zespół ma bardzo głośny fan klub kibica, który tu zdecydowanie będzie mocno dopingował swoje zespoły. Także to później po tym spotkaniu. Teraz obserwujemy, jak radzą sobie wrocławianki w pojedynku z Polonią 2 Świdnica. MOS Wrocław po prawej stronie ekranu, po lewej zespół ze Świdnicy, to tak woli ścisłości. Pierwszy set i mamy na razie wynik remisowy. Teraz już Polonia ponownie obejmuje prowadzenie 3-2. Kolejna zagrywka po stronie zespołu ze Świdnicy. Dobra zagrywka. Jeszcze się udało tutaj wrocławiankom zdobyć punkt po tym błędzie. Udało się obronić, chciałem powiedzieć. Ale proszę zobaczyć, jak sympatycznie to się wszystko skończyło.
Ta zagrywka. Dobrze jednak też przyjmują zawodniczki ze Świdnicy. Zdobywają też punkt. No i natychmiast będą szukać kolejnych zagrywków. Bardzo dobra zagrywka z problemami tutaj dużymi na przyjęciu. No i Most Wrocław już w tym momencie gubi trzeci punkt. Taką właśnie mocniejszą zagrywką tutaj też i Chemiec zdobywał sporo punktów. Widać jednak też, że ta delikatna jednak różnica wieku sprawia, że to na pewno nie będzie takie proste, by od razu wygrywać w każdym spotkaniu. Ale też warto zaznaczyć, że Most Wrocław jedno spotkanie zwycięskie na swoim koncie już ma. I to stosunkiem setów 2-0. Co znaczy, że też i szkolenie siatkarskie w tym zespole jest prowadzone po prostu stopniowo. Widać, że gdy spotykają się na boisku w miarę możliwości równorzędne zespoły, to wtedy i Most Wrocław potrafi walczyć się z równym, wygrywać, niezależnie od różnicy wieku, wzrostu. Gorzej, gdy oczywiście ta różnica jest większa i bardziej wyraźna, wtedy też po prostu sam zespół ma problemy, mimo tej walki taką, którą cały czas tutaj prezentują wrocławianki, to widać, że są bardzo mocno zdeterminowane, bardzo im się chce tutaj dzisiaj sprawić sobie trochę radości, zdobyć kolejnych kilka punktów, bo to widać, tak jak teraz zresztą walka o każdą piłkę, no to często też po prostu czasami brakuje już nie tylko samych umiejętności, co przede wszystkim tej siły, niejednokrotnie po prostu zwyczajnie siły wzrostu. Teraz to rozegranie niekoniecznie udane, chociaż ta piłka mimo wszystko jeszcze obroniona. I tak dość szczęśliwie, ale jednak 8 punkt trafia na konto Polonii Świdnicy. Zagrywka 9-5. Teraz aut, niewiele, ale jednak. Się tutaj teraz po raz kolejny wrocławianką zdobyć kilka punktów po swojej zagrywce. Mają takie momenty, gdzie właśnie jest to prostsze dzięki tej sile zagrywki. Szkoda tylko, że teraz akurat to rozegranie piłki już pokrzyżowało plany. Będzie też zmiana w zespole z Wrocławia. Zobaczymy, jak poradzi sobie za moment nowa zawodniczka. Przyjęcie lepsze na pewno pozwoliłoby na troszkę szybszą grę piłką, na rozegranie jej na nieco wyższym pułapie. No ale tu w którymś momencie też warto popatrzeć na to, jak ta piłka, dostając rotację, spada do parkietu, dociskana niczym jakiś ciężki kamień. Bardzo trudne są w odbiorze takie piłki.
Teraz kolejny punkt dla Polonii. 13 do 6. I jest punkt kolejny. 14 już. Weryfikacja wyniku nastąpiła w międzyczasie w tej przerwie na żądanie. 13 do 6 jest na tablicy wyników. No więc chyba też i w taki trzeba przyjąć zapewnik, że właśnie ten wynik jest prawidłowy. Wraca piłka na stronę Świdnicy. Jeszcze raz lewe skrzydło. Po przekątnej punkty zdobyty. Czternaście do 6. No i tym razem ponownie piłka spada poza boiskiem. Punkt 15. Do 6 prowadzi Polonia Świdnica w tym spotkaniu. I kolejny as serwisowy, jest 16 punkt. Siedemnasty też od razu dopisujemy do stanu posiadania Polonii Świdnica. Początek z Wrocław miał naprawdę dobry. Zatrzymało się to w pewnym momencie. Wszystko kwestia dobrego przyjęcia. Teraz ponownie 18 już Świdnica pewnie prowadzi. Będzie czas dla trenera Moz Wrocław, także również my wrócimy do Was za chwilę. Polonia Świdnica, 18 do 6 prowadzi w tej chwili. Więc cóż do tego wszystkiego można jeszcze dodać. Zobaczymy, jakim ostatecznie wynikiem zakończy się ta rywalizacja w secie numer 1. Wygląda, że zdecydowanym faworytem tego meczu była, jest drużyna ze Świdnicy. No i potwierdza to na boisku. Przy tym głośnym dopingu swoich kibiców potrafi cały czas w bardzo skoncentrowanym tempie grać swoje, ale teraz będą jednak cieszyć się z punktu wrocławianki. Bardzo sprytnie wykończona akcja
I za chwilę kolejna piłka. Wrocław w tym meczu, w pierwszym fragmentach tego meczu grał bardzo skutecznie, mimo tego, że miał tam różne problemy z przyjęciem. Teraz punkt dla Polonii. 19-7. Do 7 wygrała drużyna z Wałbrzycha swój pierwszy mecz, swój pierwszy set w czasie meczu z Moc Wrocław. Na razie mamy sytuację, w której zespół ze Świdnicy jest bardzo bliski tego, by w podobnym stosunku punktów swoją partię zakończyć. Ale póki co ta gra toczy się. I będzie punkt 20. Do 7. No teraz też tutaj bardzo dobrze asekuruje libero Mosu, no ale brakowało jednak mimo wszystko odrobiny miejsca, by jeszcze spod siatki zagrać piłkę w taki bezpieczny sposób. 21 punkt dla Polonii Świdnica. Dobre przyjęcie, teraz szansa na rozegranie tej piłki, skutecznie zaatakować próbowały tutaj wrocławianki. Ta jednak wraca na ich stronę, chociaż też dobrze w obronie cały czas Mos. No i próbuje atakować teraz spod siatki. Jest punkt dla Mos Wrocław, 8. Czterech brakuje Polonii do zakończenia seta. 8 ma na koncie Mos Wrocław. Out. 22-8. No, wydawało się przez chwilkę, że ta piłka jednak spadnie. Nie udało się co prawda tego przebić na drugą stronę siatki, ale mimo wszystko jeszcze próbowały tutaj wrocławianki walczyć o to, by utrzymać piłkę w grze. Zmiana w zespole ze Świdnicy. Za chwilę kolejna zagrywka. 23-8 prowadzi Polonia. Cztery do 8 po tej zagraniu. Piłka setowa. Tutaj jeszcze zespołowi z Wrocławia obronić. Też całkiem sprytna piłka. Spada tutaj pod 9 metr. Mamy 25-8. Krótka chwila przerwy i wracamy do Was za moment w secie numer 2.
przed nami drugi set drugiego meczu w dniu dzisiejszym. Los Wrocław, Polonia Świdnica. 1-0 w setach dla Polonii Świdnica, która seta pierwszego wygrała 25-8. No i teraz zobaczymy, jak potoczy się rywalizacja w drugim secie. Na pewno czekamy na pierwszą piłkę tego seta. Pierwszy mecz równie szybki. Do 7 i do 16 wygrywa Chełmiec. Dwa Wałbrzych. Oczywiście panie MKS-u Chełmca Wodociągi Wałbrzych. Czeka jeszcze jedno spotkanie. Właśnie z widzianą, oglądaną teraz przez państwa na ekranie drużyną Polonii 2 Świdnica. Dobra zagrywka, piłka w siatce, teraz punkt już odgwizdany dla Polonii. I raz jeszcze, ależ trudna w odbiorze zagrywka, piłka szybowała, w końcu spadła, 2-0. Za chwilę będzie trzeci punkt dla Świdnicy. Piłka pod siatką, ale nie było jak tego już rozegrać. 4-0. Po tym zagraniu w siatkę. Udało się to jeszcze utrzymać w boisku po tym zagraniu 5 punkt dla Świdnicy. Jeszcze jedno trochę lepsze przyjęcie. Też ta piłka spada za plecy zawodniczek Polonii stojących tuż przy siatce. Drugi punkt dla Los Wrocław. Ale też warto zwrócić uwagę właśnie na to, że gdy wrocławianki przyjmują piłkę dokładnie, to każda ich akcja stanowi tutaj zagrożenie. Teraz też i niezła zagrywka, ale też i świetny atak po prostej 6-2. Pewnie. I teraz powiększa swoją przewagę, 7-2. Zobaczymy, czy ta zagrywka sprawi, że ten mecz skończy nam się też szybciej niż planowano. Zagrywka, piłka pod siatką, teraz po prostej, ale w aut i już 8-2 dla Polonii.
Polonia. Świdnica prowadzi. Będzie trzeci punkt dla MOS Wrocław. Mądrze zagrana piłka z prawego ataku. Tutaj oburącz w ten martwy punkt, gdzie nikogo nie było, kto mógłby podbić piłkę i grać dalej. Akcja, która za nami. MOS Wrocław w tej chwili wraca z kolejnym dobrym zagraniem, ale też i broni się tutaj Świdnica. Będzie szansa na kontrę. Ale ta piłka wciąż jeszcze w górze. Może teraz. Jeszcze raz piłka na prawym skrzydle. MOS Wrocław dalej jednak cały czas tu próbuje grać. Aut, nie ma bloku. Będzie punkt 10. I to oznacza, że za chwilę zagrywką zaczną zawodniczki ze Świdnicy. Dobra piłka też tutaj jednak mimo wszystko cały czas wrocławianki walczą. Już teraz nic z tego nie wyszło. Punkt dla Polonii Świdnicy. 11 do 3. No teraz już 12 do 3. Dobra zagrywka. Gramy w tej chwili 5 minut. Połowa drugiego seta za nami. Szansa dla zespołu ze Świdnicy na punkty po tej akcji, a tak po prostu 13 do 3, 10 punktów przewagi. Ładnie to wszystko się układa dla drużyny ze Świdnicy, tym bardziej, że tu jeszcze czeka ten zespół kolejny mecz z Chełmcem, dwa Wałbrzych. Drużyna trenera Mieczysława Strameckiego pierwsze swoje spotkanie wygrała 2-0, a tutaj też czekają, więc kolejne trudne zadanie. Patrząc na możliwości zespołu ze Świdnicy, na pewno czeka nas ciekawy mecz. I zapewne nieco dłuższy niż te dwa, które zaplanowano na początek rywalizacji. Czas poprosił trener MOS Wrocław. Wrócimy do Was za krótką chwilę.
11-3 prowadzi drużyna, którą oglądamy w tej chwili na ekranie. No i ten zespół pewnie zmierza do zwycięstwa w swoim pierwszym tego dnia spotkaniu. Później czeka zespół ze Świdnicy mecz z Chełmcem Wodociągi Wałbrzych. I to będzie ostatni mecz dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o rozgrywki Dolnośląskiej Ligi Młodziczek. Ale także ten kolejny mecz, który przed nami, będzie dzisiaj również ostatnim wydarzeniem na antenie sportowego Wałbrzycha. Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do tego, by wrócić do tego oczywiście, co było wczoraj. Tego dnia mieliśmy okazję pokazywać naprawdę sporo rzeczy ciekawych wydarzeń sportowych. Byliśmy między innymi na wojewódzkiej lidze Młodzika, piłkarze Górnika Nowe Miasto Wałbrzych, Zagłębia Lubin oraz Kamiennogórskiej Akademii Piłkarskiej rywalizowali w turnieju każdy z każdym. Drużyny rozegrały swoje pojedynki wczoraj od godziny 10. Później był mecz czwartej ligi kolei dolnośląskiej. Nowe Miasto rywalizował z Łużyce Lubań. Bez komentarza sam przekaz wideo także mogliście Państwo oglądać podczas ćwierćfinału Mistrzostw Polski w futbolu amerykańskim. A na koniec dnia od godziny 18 pokazywaliśmy wczoraj spotkanie drugiej ligi mężczyzn Bielawianki Bielawy z KPS-em Chełmiec Wałbrzych tutaj z tej hali. No i chcący, nie chcący, dużo tych sportowych wrażeń sprawiło, że i również dnia dzisiejszego nie mogło ich zabraknąć, bo dla Świdnicy stąd taki pomysł, by pokazać Państwu dzisiaj turniej Młodziczek. Rozgrywki też bardzo popularne. Widzimy dużą grupę kibiców, około jednej trzeciej, może trochę więcej hali zapełnione, biorąc pod uwagę, że jest tutaj możliwość wpuszczenia na miejsca siedzące około 1000 kibiców, no równo 1000 kibiców, to ta 1/3 hali przy rozgrywkach Ligi Młodzieżowej Dolnośląskiej Ligi Młodziczek na pewno musi robić wrażenie. Out, jest 5. punkt dla MOS Wrocław. No i zaraz zobaczymy, czy to będzie ostatni punkt, czy jeden nak też zespół z Wrocławia będzie punktował trochę więcej. Niezłe zagranie, piłka widzieliśmy w dużej rotacji, uciekała w poprzedni sektor boiska. Teraz ładny atak ze środka, no, za chwilę jednak punkt dla Polonii. Zacięta rywalizacja, walka do końca, by utrzymać piłkę w boisku. Pięciu punktów brakuje Polonii do zakończenia tego spotkania. No a później oczywiście będziemy oczekiwać tego ostatniego meczu. Teraz 6. punkt MOS Wrocław. Świdnica jeszcze się tutaj uratowała, ale tylko pozornie, bo ta piłka przeszła obok słupka siatki, nie było więc mowy o kontynuowaniu gry. Jeszcze jedno takie zagranie.
Niezły pomysł, grają wrocławianki, teraz tutaj jednak daleko mam. 21-7. Zagrywka, piłka taka rotująca wstecz, ale udało się to rywalkom podbić i oddać podobne zagranie w ataku ze skrzydła. To dało punkt drużynie MOS Wrocław, 8 punkt, no i zagrywkę to też oczywiście może dać tych punktów trochę więcej, w zależności od tego, jak ta zagrywka będzie wykorzystana. Na razie niezła piłka, niezła próba. Świnica się musi bronić, oddając piłkę za darmo. Okazja na kontrę. No i jest to teraz jednak już no, trochę lepsze granie. Będzie punkt dla Świdnicy. 22-8. Będzie też czas, zobaczymy, więc krótką chwilę przerwy, wrócimy do Was za moment. Wracamy do seta numer 2, do końcówki tego spotkania. 22-8 prowadzi Polonia 2 Świdnica. Ma zagrywkę, 3 punktów tej drużynie brakuje do zakończenia rywalizacji i już będzie się mogła przygotowywać do kolejnego meczu. Meczu przeciwko Chełmcowi 2 Wodociągi Wałbrzych. No i tylko teraz pytanie, czy uda się teraz skończyć akcję? Tak, dobry fragment gry. 23-8. Dwóch punktów do końca spotkania. Jeszcze tylko 2 punktów brakuje Świdnicy. Już jednego, piłka meczowa. I za moment prawdopodobnie będziemy podobnie się żegnać z Państwem na okres około pół godziny. Ale to jeszcze musi być potwierdzone punktem zdobytym przez Polonię. Na razie okazja na kontrę, wraca ta piłka dość prosty sposób, szansa na punkt, aut, jest 25 punkt, 2-0 w setach dla Polonii 2 Świdnica. Za około pół godziny mecz Polonii 2 Świdnica z Chełmcem 2 Wodociągi Wałbrzych. My z Państwem na ten moment się pożegnamy i wrócimy do Was za około pół godziny. W zależności od tego, jak ten mecz się rozpocznie. Także też proszę się nie martwić, ten link jest aktywny. My w tym czasie, gdy będzie przerwa między spotkaniami, przerywamy nadawanie, wracamy do Was z sygnałem ten kilka chwil przed rozpoczęciem meczu Polonii 2 Świdnica z Chełmcem 2 Wodociągi.
wracamy po raz trzeci dzisiaj na halę Wałbrzyskich Mistrzów. Na mecz chyba taki najbardziej emocjonujący pod tym względem, bo to będzie mecz dwóch zespołów, które nie przegrały jeszcze meczu. Chełmiec Wodociągi 2 Wałbrzych, 3 mecze, 3 wygrane, 6-0 w setach. Polonia 2 Świdnica, 3 mecze, 3 wygrane, 6-0 w setach. Obie drużyny po 6 punktów. Ktoś tutaj dzisiaj przegra, ktoś punkty zgubi, ktoś spadnie z klasyfikacji, zajmie miejsce pierwsze bądź drugie po tym meczu. Za chwilkę zobaczymy dokładnie. Trenerzy gotowi. Kibice, jak słychać, również. Oraz jak widać, również wolą być przed boiskiem na pierwszej linii frontu, zasłaniając częściowo obraz. Chełmiec Wodociągi Wałbrzych miało niebieskie stroje, czarne spodenki, w zasadzie biało-niebieskie koszulki, czarne spodenki. Drużyna ze Świdnicy miało zielone koszulki, czarne spodenki. Trenerzy przygotowani już do tej rywalizacji. Zawodniczki również. Planowo o godzinie 12 miał się rozpoczynać dopiero mecz. Mamy już 12:34 i trzecie spotkanie dnia dzisiejszego. Ostatnie to na pewno. Już tu więcej nic nie będzie. Się działo. W hali też będzie no spokojniej na pewno po zakończeniu tej rywalizacji, to tak trochę żartobliwie podsumowując atmosferę, która nam się już oczywiście szykuje. Zobaczymy początek rywalizacji. Zawsze jest pewnego rodzaju niewiadomo. Jeden do zera dla Chełmca. Dobra zagrywka. Zaczyna się od asu serwisowego. Teraz też dość skomplikowanie, ta piłka funęła w powietrze, ale poradziły sobie z tym zawodniczki ze Świdnicy. Zdobywają punkt, 1-1. To teraz po ich stronie będzie zagrywka, która też tutaj może być dużym problemem na przyjęciu. 2-1 Świdnica. Przyjęciu tutaj mają na razie Wałbrzyszanki, oddadzą piłkę za darmo, szansa na tworzenie sobie przewagi dwupunktowej na razie jednak jeszcze niewykorzystana, choć nie wiadomo, czy czasami trudniejsze są właśnie takie zagrywki jak teraz, obrącz technicznie gdzieś w punkt, czy te silniejsze, których tu w tej kategorii wiekowej na pewno będziemy też oglądać, ale rzadziej. As serwisowy. Piłka spada pod 9 metr.
i jest 3 do 2 dla Chełmca. Wodociągi Wałbrzych. Trochę lepsze przyjęcie, ale też nie jakieś idealne, bo ta piłka w pewnym sensie uciekła już potem z pola widzenia rozgrywającej. Będzie czwarty punkt i przewaga Chełmca urosła w tym momencie do 2 punktów. Punkt dla Polonii Świdnica po tym, jak ta piłka uciekła poza boisko, choć się blisko tutaj było dotknięcia, jedna z zawodniczek zespołu ze Świdnicy chciała tutaj odebrać piłkę, w ostatniej chwili z tego zrezygnowała. Teraz źle na przyjęciu Chełmiec, jest 4 do 4. Się jeszcze Wałbrzyszanki, oddają piłkę na drugą stronę, szansa na przygotowanie obrony po linii, tutaj piłka dotyka ten atak, więc jest skuteczny i prowadzenie w meczu Polonii Świdnicy. To zbicie mocne, bardzo skuteczne. Mamy remis. Muszę zwrócić uwagę na tablicę wyników i to, co w tej chwili dzieje się w hali, to mniej więcej ten sam czas gry, gdy wspomniałem, że Polonia prowadzi bardzo wysoko z Mosy Wrocław, kończąc tym samym wtedy praktycznie połowę seta po zaledwie 5 minutach. Teraz świetny atak i 6 do 5 dla Świdnicy. Jest szansa na kolejny atak, a daleko Wałk, nie było dotknięcia piłki, więc ponownie 6 do 6, ponownie remis. Bardzo ładna zagrywka z problemami, ale jednak Świdnica sobie jakoś poradziła. No nie, tylko troszeczkę optymistycznie wyglądało w pierwszym momencie. Natomiast później już ta gra, widocznie było widać, że ta piłka ucieka z pola widzenia. Nie było możliwości zagrania jej w sposób precyzyjny. Aut mamy, więc ponownie remis. Tym razem 7 do 7. Przyjęcie na palce, rozwiązana akcja środkiem. Udanie. Chełmiec prowadzi 8 do 7. No i powoli, powoli ten mecz nam się troszeczkę zaczyna rozkręcać. Jest głośno na trybunach już od samego początku. Zawodniczki Mieczysława Strameckiego na razie tutaj próbują uzyskać przewagę, być stroną, która zacznie dyktować warunki gry, no ale też i rywalki tutaj naprawdę bardzo dobrze radzą sobie w obronie, wyprowadzając groźne kontry i próbując również przejść do ataku, zdobywając punkty
w dość często nieoczekiwanych momentach. Teraz aut. Po 8. Teraz tutaj problem z przyjęciem, jest 9 punkt dla Polonii. A teraz 10, ładny serwis. Pierwszy raz w tym meczu 2 punkty przewagi Polonii. Jest 11. Będzie czas dla trenera Mieczysława Strameckiego. Wrócimy do Was za krótką chwilę. Prowadzi 11-8. Przerwa na żądanie trenera Mieczysława Strameckiego. No, a zespół ze Świdnica teraz tutaj będzie ponownie zagrywką chciał odskoczyć na jeszcze większą liczbę punktów, co się zresztą udaje. 12-8. Dobrze tutaj zasekurowały się wszelkie akcja, jednak mimo wszystko kończy się 9 punktem dla wałbrzyskiej drużyny. Teraz ta zagrywka również dość trudna w odbiorze, oddadzą tutaj rywalki piłkę za darmo. Bardzo dobrze to wszystko się układało, no ale teraz jednak nie udało się skończyć tego punktem i jeszcze trzeba powalczyć. No, ale nie tym razem. Jeszcze tutaj jest okazja dla Świdnicy i punkt tego zespołu. Też kapitalna zagrywka, 14-9. Lepsze przyjęcie, teraz jednak tutaj trzeba szukać punktów. Więc i to rozegranie musi być trochę bardziej precyzyjne. Za to Polonia środkiem, jest punkt 15. I drugi czas dla trenera Strameckiego, który tutaj próbuje uspokoić swoje podopieczne. To i my zrobimy sobie krótką chwilę, wrócimy do Was za moment.
z przewagą 6 punktów po drugiej przerwie na żądanie trenera Strawęckiego. No i pytanie, czy po tej przerwie uda się raz jeszcze zaskoczyć zagrywką? Tak jest! Ponownie ta zagrywka robi tutaj dużą różnicę. 16-9. Ponownie, trochę trudniejsza, ale tym razem jakoś udało się to wszystko dobrze rozegrać i teraz też dość szczęśliwie, ale piłka cały czas w grze. Krótko, za siatkę, piłka podbita. Cały czas młode siatkarki tutaj naprawdę bardzo ambitnie, a ta wymiana kończy się 17 punktem dla Polonii Świdnicy. Bardzo duża przewaga w tej chwili zespołu ze Świdnicy. I cały czas duże problemy na przyjęciu ma tutaj zespół z Wałbrzycha. Środkiem jest punkt 18. Rozegrać. Dobrze też w asekuracji Polonia, która tu środkiem cały czas stara się wykorzystać swoją przewagę ustawienia. Jeszcze ten moment tutaj odroczony w czasie. 10 punkt Chełmca. Ale przewaga 8 to dość duża przewaga, z tym, że też pamiętajmy, w rozgrywkach młodzieżowych mogą te przewagi być niwelowane. Kwestia jednej dobrej serii zagrywką może wszystko odwrócić, nie tym razem. 19-10, Polonia Świdnica cały czas na prowadzeniu, to ze znaczną przewagą nad swoim rywalem. Teraz już 20-10. Nie ma wyboru. Trzeba tutaj próbować przełamać swoje słabości. Przy czym to, co teraz prezentuje drużyna ze Świdnicy, wskazuje raczej na to, że będzie tutaj to szalenie trudne wyzwanie. Jeszcze raz w górze, teraz prawe skrzydło, ostro po przekątnej, piłka wraca na stronę Świdnicy i jeszcze raz powtórzona akcja, choć również i tym razem nieskończona, okazja dla Chełmca, nic z tego, lewe skrzydło i tutaj widzimy, jak bardzo płynnie rozegrana została ta akcia, 21-10. Na prowadzeniu i w dalszym ciągu ma tutaj przewagę. Teraz siatka, 11 punkt Chełmca. Się tutaj z Obrzyszałką zrobić. Niezła zagrywka, piłka wróciła, szansa na odrobienie tego jednego chociażby punktu. Ale jeszcze Polonia gra i walczy.
Jeszcze piłka w górze. Świetna obrona. No to oznacza, że trzeba być cały czas skoncentrowanym. Teraz już Chełmiec kończy akcję. 12 punkt tego zespołu. Po taśmie, ale cały czas piłka w górze i nieporozumienie teraz. Podwójne odbicie. 22 punkt. 10 przewagi, 3 do końca seta numer 1. Teraz będzie to już 23 punkt. Taśma, 13 na koncie Chełmca. Teraz autowe zagranie, to będzie piłka setowa. Będziemy już wiedzieć trochę więcej. Ładna, trudna piłka w odbiorze. Jeszcze Chełmiec się tutaj ratuje. No ale też cały czas inicjatywę ma dużo ze Świdnicy. Taśma tutaj zatrzymuje ten atak. 24 punkt wciąż na koncie Polonii. 14 Chełmiec. 10 różnicy punkt tylko. Potrzebuje drużyna gości do tego, by tutaj doprowadzić do zwycięstwa w tym pierwszym secie. No, cały czas jednak tutaj trwa wciąż walka o to, by ten wynik był lepszy. Jest 15 do 24 w tej chwili. Chełmiec jeszcze się nie poddaje. Ale zanim oczywiście zaczniemy grać dalej, krótka chwila spokoju, przerwy, poprosiła trener ze Świdnicy. Wracamy za moment. Tutaj podbudował morale wałbrzyskiej drużyny, ale to cały czas bardzo trudna sytuacja i cały czas to Polonia Świdnica tutaj walczy o wygranie seta. 16 Chełmiec, ale nie, sędzia pokazał przełożenie dłoni na drugą stronę siatki i kończy seta stosunkiem punktów 25 do 15. Wrócimy do Was, jak tylko rozpocznie się partia numer 2.
drugi set przed nami. Pierwszego wygrała Polonia Świdnica do 15. Zobaczymy, czy w tym, który teraz się rozpocznie, również zespół ze Świdnicy wywalczy sobie przewagę zagrywką. Czy może to jednak będzie też trochę lepsze rozdanie po stronie Wałbrzyskiego Chełmca. Początek spotkania nie zapowiadał tak łatwego zwycięstwa w secie zespołu, który właśnie teraz rozpoczyna rywalizację w partii numer 2 od asa serwisowego. No i jest od razu odpowiedź na to, że to na pewno też będzie próba mocnego wejścia w mecz i ułożenia sobie partii pod siebie, tak by skończyć to spotkanie wynikiem 2-0. Zobaczymy, ile z tego uda się tutaj zrobić. Na razie ta zagrywka psuje tutaj wszystko, co tylko możliwe w tych założeniach trenera Mieczysława Strameckiego, ale z drugiej strony pod kątem typowo szkoleniowym jest to też bardzo dobry materiał do tego, by zwrócić uwagę na to, w jaki sposób powinna wyglądać dobrze przygotowana gra na przyjęciu. Tutaj Wałbrzyszanki gubią się w tym momencie. Po raz trzeci z rzędu Polonia Świdnica zdobywa punkty bezpośrednio zagrywką. No i teraz już czwarty. 4 punkty w bardzo szybkim tempie powędrowały na konto Polonii, która tutaj rozkręca się z każdą kolejną minutą gry. I 5-0. I czas dla trenera Strameckiego. Zero dla Polonii Świdnica, drugi set, 1-0 prowadzi w meczu Polonia Świdnica, pierwszy set wygrany do 15, z tym, że początek tamtego seta wyglądał zupełnie inaczej, tam było bardzo wyrównane spotkanie, mniej więcej do 8-10 punktu, potem dopiero goście uciekły, budując sobie gigantyczną momentami przewagę. Na razie ta w secie numer 2 również duża, 6-0. I cały czas to zagrywka jest tym elementem, który psuje tutaj szyki przeciwnikowi. No akurat w tym przypadku drużynie z Wałbrzycha. Ratuje się teraz Świdnica takim zagraniem, które ostatecznie daje też punkt 7 drużynie. Przez chwilę wydawało się, że to raczej będzie koniec akcji i wreszcie upragnione przejście. Tymczasem też czasami w tak prosty sposób można zdobywać punkty. As serwisowy 8-0. Będzie zmiana w zespole z Wałbrzycha. Szykuje się już to pewnie przy kolejnej przerwie. No teraz nieudana zagrywka, ale trudno mieć pretensje tutaj do siatkarki ze Świdnicy, która swoją zagrywką dała drużynie Polonii Świdnica. Aż 8, przepraszam, punktów. Tutaj już wybiegałem trochę do myśli z poprzedniego seta. Dobra zagrywka, teraz Chełmiec tutaj radzi sobie zagrywką, zdobywa drugi punkt.
Oj, 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 teraz tutaj duży błąd przy tym przyjęciu. Nie wiem, czy ta piłka nie spadała równo na 9 metr, bo przez chwilę wydawało się, że może nawet wyjdzie poza boisko, ale jednak też chyba to takie mylne było, bo w momencie, gdy zawodniczka z Świdnicy wyciągnęła do góry błąd, to ta piłka natychmiast jej w dłoniach została. Bardzo sprytny sposób tutaj wykończenia akcji. Czwarty punkt dla Chełmca. Było 8-1 w momencie, gdy Chełmiec odzyskał zagrywkę i czas dla trener ze Świdnicy. Chwila przerwy też i dla nas. Już gotowy do tego, by rozpocząć grę. Trochę jeszcze poczekamy na siatkarki ze Świdnicy, które dopiero teraz wracają na boisko. W meczu korzystny dla Polonii. 1-0 w setach oraz też w tej chwili aut 9-4 dla tego zespołu w secie numer 2. Było 8-1, gdy Chełmiec odzyskał piłkę po rozpoczęciu tej drugiej partii. Udało się 3 punkty odrobić. Teraz jeszcze szansa, by zapunktować po raz kolejny, ale nie tym razem. Bardzo nieudane zagranie. 10-4 dla Polonii. Polonia ponownie ma szansę zdobyć punkt bezpośrednio zagrywką, do czego już się powoli przyzwyczajamy. No ale to też nie ma się czemu dziwić, widzieliśmy teraz dlaczego tak powiedziałem. ...25-15, pierwszy set dla Polonii. W poprzednim meczu dwukrotnie do 8 pokonana drużyna Moz Wrocław. No i wygląda na to, że grając tak skutecznie, to Polonia obejmie w tabeli ligowej prowadzenie. Chyba że tutaj Chełmcowi uda się odwrócić losy tego meczu, ale nie, gdy popełnia się takie błędy. 12-4. Out. Przyjęcie na palce, piłka w górze i okazja na skończenie tej akcji. Blisko tutaj zdobycia punktu. Jeszcze Chełmiec się jednak wyratował. I szansa na zrobienie akcji, która dałaby jakieś lepsze rozwiązanie, ale kończy się to, widzimy, 13 punktem Polonii. No i to teraz Polonia ponownie zagrywać będzie. Out, daleko, źle i teraz 6 na koncie Chełmca. Dobra zagrywka, mimo to Polonia się stara grać jeszcze tutaj. Piłka wraca i jeszcze jest okazja, by uratować się w tej sytuacji.
Ponownie świetnie w obronie. Zawodniczki ze Świdnicy naprawdę robią wszystko, co mogą, by nie stracić teraz punktu. Chełmiec próbuje, atakuje, robi wszystko, co trzeba, by ten punkt właśnie zdobyć. No i teraz udaje się to, blokując kierunek ataku po prostej. 13-7 dla Polonii Świdnica. Ósmy dla Chełmca. Trochę muszą na pewno bardziej uważać na taką próbę kiwania po stronie wałbrzyskiej. Często to widzimy, gdy już nie da się inaczej rozegrać ataku. No a tutaj dały się zaskoczyć zawodniczki w biało-zielonych trykotach. A serwisowy tym razem ta piłka spada w 9 metrze i jest punkt numer 9. Teraz też lepsza zagrywka i dużo problemów na przyjęciu miały rywalki, choć nie dało to Chełmcowi punktów. Teraz jeszcze oddają piłkę za darmo. Okazja dla kontry dla Polonii. Technicznie, ale wciąż piłka w górze. I Chełmiec w kolejnej kontrze. Może teraz uda się to zrobić lepiej. No, jeszcze nie. Autowa piłka. Czternasty punkt zdobyty w ten sposób. Teraz 15. Pomogła trochę taśma. Mają szansę zawodniczki ze Świdnicy na kontrę. Prowadzą na razie pewnie i zdobywają punkt numer 16. Czas trenera Strameckiego, który musi porozmawiać z zespołem. No i my robimy sobie krótką przerwę. Wracamy do gry. Druga przerwa trenera Mieczysława Strameckiego w tym secie. Przystanie 9-16 dla Polonii Świdnica. I teraz Polonia na zagrywce. Mają szansę dziewczyny z tego klubu powiększyć przewagę. I tak, prawdę mówiąc, robią to perfekcyjnie. Świetna zagrywka. 17-9. Tylko 8 punktów brakuje Polonii do zakończenia spotkania. Ale na razie jeszcze Chełmiec się broni.
10 punkt dla Wałbrzyszan. Wałbrzyszanki tutaj mają takie momenty, w których potrafią zaatakować kilka piłek z rzędu, zagrać naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zdobyć no, cenne punkty. Ale nie jest to tak seryjnie grane jak w tym pierwszym meczu, gdy po drugiej stronie siatki widzieliśmy Most Wrocław. Tutaj też Polonia gra zdecydowanie skuteczniejszą siatkówkę. 18 punkt tego zespołu. Osiem punktów przewagi, 7 do końca. To oznacza, że ta przewaga jest w chwili obecnej no, chyba trochę bardziej bezpieczna niż mogłoby się wydawać. Mniejszy dystans do zakończenia spotkania sprawia, że też gra się nieco łatwiej. 19 do 10. Teraz okazja, trochę źle jednak to wszystko na rozegraniu wyglądało. Piłka jeszcze w górze, sędzia nie zwrócił tutaj uwagi na błąd przełożenia dłoni. Nie było też dotknięcia siatki, chociaż tam zawsze potała ta siatka. 20 punkt dla zespołu ze Świdnicy i mamy teraz już wsteczne odliczanie. 10 punktów przewagi, 5 do końca spotkania. Jeszcze 1 do 10. Wygrywając to spotkanie, Polonia 2, Świdnica będzie mogła cieszyć się z objęcia prowadzenia w tabeli, będzie samodzielnym liderem. No ale ten punkt jeszcze trzeba wywalczyć. Coraz bliżej sukcesu. Końca 22 do 10. No i teraz Polonia w kolejnej kontrze. Ależ tutaj nieporozumienie. Zbliżamy się do końca tego spotkania. Polonia 2, Świdnica prowadzi pewnie, grając bardzo dobrze zagrywką. No i przede wszystkim jest też skuteczna w takich sytuacyjnych piłkach, tak jak teraz, dobrze w obronie, równie dobrze w ataku. To wszystko sprawia, że Chełmcowi gra się dzisiaj wyjątkowo trudno. 11 punkt tej drużyny przy 23. przeciwnika. Oznacza, że teraz naprawdę trzeba byłoby zagrać bardzo dobrze, wyjątkowo wręcz, by dogonić rywala. Jest to możliwe. Ale jednak też bardzo skomplikowane. Myślę, że też wyjątkowo trudne. W sporcie nie ma rzeczy niemożliwych. Są co najwyżej niezmiernie trudne. 24 do 11 dla Polonii. Piłka meczowa. No i to zapewne też oznacza, że po zakończeniu tego spotkania będziemy już żegnać się z tym sportowym weekendem, jaki za nami. 24-12.
choć też obroniona Polonia w kontrze, piłka meczowa w górze. Jeszcze gramy, jeszcze się Chełmiec tutaj broni. Dobrze, teraz też to wszystko zorganizowane. 13 punkt. No i jednocześnie cały czas piłka meczowa dla Polonii. Pierwszego seta zespół ze Świdnicy wygrał do 15. Na razie prowadzi do 13. Chełmiec jednak ma piłkę w górze, ma szansę skończyć akcję punktem. Ta wróciła ponownie na stronę wałbrzyskiej drużyny. Jeszcze raz próba zagrania w punkt. Nie ma jednak końca tej akcji. Wciąż to Chełmiec w górze z piłką i szansa na koniec. Też Polonia się broni. No i cały czas też grają tutaj zawodniczki, bardzo długą wymianę. Ciekawe, kto skończy to punktem. Walka, o to by wygrać Polonia. Świdnica zwycięża do 15, do 13 i 2 do 0 w setach. Obejmuje tym samym prowadzenie w tabeli. No i wygrywa to spotkanie, myślę, w pełni zasłużenie. Za niedługo kończymy już spotkanie z siatkówką. Kończymy na pewno też dzisiejsze relacje na kanale Sportowe Wałbrzych TV. Po tym, co wczoraj, po tym, co dzisiaj mogli Państwo zobaczyć, myślę, że tych sportowych wrażeń mało nie było. Zapraszamy na podsumowania rozgrywek piłkarskich przed kolejką. Zapraszamy na podsumowania rozgrywek sportowych z innych aren. To odpowiednio w czwartek godzina 20, w piątek godzina 18. W międzyczasie też oczywiście jeszcze wracamy z programem Piłkarska Środa. Wracamy też z innymi projektami oraz próbujemy wdrożyć do ramówki nowe wydarzenia, takie jak choćby Mentalny Poniedziałek, gdzie będziemy rozmawiać o psychologii sportu i nie tylko z panią Justyną Oleksy, która nie tylko zna sport od podszewki, bo sama czynnie go wcześniej uprawiała, zdobywając medale, bijąc rekordy. Teraz też racji tego, że jest psychologiem, potrafi również zgadywać te mentalne rzeczy związane właśnie z samym sportem i tą psychologią sportu. To od 30 października w poniedziałki, poniedziałkowe popołudnia. Na ten moment dziękujemy ślicznie za uwagę i do zobaczenia na antenie już przy kolejnych transmisjach.